Witam serdecznie, Rita z tej strony. 7 rano, trzeba iść wypuścić kury i nakarmić. Idziemy dzisiaj do szpitala. Jest 7:15. Zanim zjedziemy z tej góry, z tych gór, do szpitala 50 minut drogi. Widać szpital już. Cały ten obiekt to jest szpital Vianena. Ten główny, bo są jeszcze inne. I wjeżdżamy na parking szpitalny. To jest szpital uniwersytecki. I znowu tu jestem. Trzecie lato z rzędu tu jestem. Właśnie krew oddaje. Zawsze przed chemią trzeba oddać krew, przed badania zrobić. Poczekamy na te badania i będzie miał chemię. Jest 9:00. Jest bardzo dużo ludzi dzisiaj, ponieważ nasz szpital dzisiaj dyżuruje, jest potwornie ludzi, ale jak mogliście zobaczyć przed chwilą na załączonym obrazku, Nikos podał krew i on po prostu te fiolki od razu bierze i zanosi je sam do laboratorium. Dał dwie fiolki, były do laboratorium, żeby zbadać normalnie takie ogólne, te badania krwi, a drugie badania były jakieś takie chemiczne, nie wiem kurde, o co tu chodzi. I czekamy teraz 1,5 godziny na wyniki. Gdyby Niko z tego sam nie zaniósł, to by czekał tak z 2-2,5 godziny na wyniki, a że on je zaniósł sam, no to one szybciej doszły, te po prostu te próbki, i będzie czekał tylko 1,5 godziny. I jak będą wyniki, to wtedy idzie na wlewy. A wlew będzie trwał około godzinę. Potem jedziemy do supermarketu na zakupy, bo nie ma w domu proszku i środków czystości. I co ja dzisiaj? Będę sprzątała cały dzień znowu, bo co innego mi pozostało, a Nikos będzie po prostu odpoczywał po tych wlewach. No i co? No i zostało mi jeszcze tak, w domu sprzątania. Jeszcze łazienkę dokończyć i grafio Nikosa zrobić, a jeszcze kuchnię muszę zrobić. Dobra, 3 pomieszczenia muszę zrobić jeszcze, tak sobie to rozłożę na 2 dni. Później zrobimy w niedzielę, chyba posadzimy tą fasolkę, no i chyba może gdzieś na wycieczkę jakąś pojedziemy. Zobaczymy, jak się Nikos będzie czuł, to wtedy pojedziemy na wycieczkę. Jak mi się uda, to tam ponagrywam coś jeszcze w środku, ale wiecie, jest strasznie dużo ludzi, więc nie chcę nagrywać, bo się wszyscy w ogóle dziwnie patrzą. Wiecie, jak ktoś trzyma kamerę, więc trzymam ją tak, telefon trzymam na dole, na brzuchu. No i jakoś tak mi się udaje nagrywać. A dzień mamy upalny, 34 stopnie dzisiaj. Od przyszłego tygodnia ma się ochłodzić i ma padać parę dni. Tak więc ja się jeszcze trochę nacieszę chłodną pogodą, jak tutaj będę, bo później jak wrócę do Aten, to dalej będzie gorąco. Otworzył się kiosk, który był w tamtym roku zamknięty, a my tutaj czekamy 1,5 godziny, aż będą wyniki. Dostaje się taki elektryczny przyrząd i jak zacznie pipkać, to się wtedy idzie do lekarza. No to sobie zobaczymy.
toalety. No cóż, szkoda, że nie ma tureckiej. Ale muszę skorzystać, bo już nie mogę wytrzymać. Haczyka też nie ma. Na torby. Mam torby, plecak od Nikosa. Nikos poszedł już na wlewy. Zaraz wam opowiem. Papieru też nie ma. Ręce umyłam i na nogi mi się woda zaczęła lać. No cóż. Nikos poszedł na wlew, ja idę do auta. Tam sobie w cieniu posiedzę. Jest 34 stopnie. Muszę tą kurtkę ściągnąć, bo się już zagrzałam. A nie chcę tam siedzieć, wiecie, w tym szpitalu. Tam tyle tych pacjentów chorych chodzi. Ja nie chcę oglądać takich rzeczy. I co jeszcze? Kupiłam sobie bułkę z Filadelfią. I tutaj kosztuje bułka 2 euro w szpitalu. I jest większa. Zaraz wam ją pokażę. Tu mam. Jest większa niż zazwyczaj jest. I tylko 2 euro. Także idę sobie posiedzę, pomontuję sobie vloga i to tyle. Co chciałam powiedzieć, że jest godzina za 12:20, tak? I najpierw tak, Nikos przyjeżdża, oddaje krew, najpierw idzie do okienka po skierowanie na krew. Najpierw Nikos oddaje krew. Czeka się do 1,5 godziny na wyniki. Później z tymi wynikami się idzie do lekarza. I on mierzy ciśnienie, takie różne. Się pyta, jak się czuł przez ten czas od ostatniego wlewu. Taki wywiad z nim przeprowadza. Sprawdza wyniki. No i czeka, aż zadzwonią po niego i pójdzie na wlew. I teraz poszedł i będzie godzinę czasu tam siedział. I przyjdzie do auta od razu, dał mi kluczyki i później pojedziemy na te zakupy. To tak, moi drodzy, tak to wygląda ta cała procedura z chemioterapią. U niego już go tutaj wszyscy znają. Nie? On ma chemioterapię przez 2 lata. Stosuje i na początku lekarz mu zalecił 11 wlewów i powiedział, że to jest najwięcej, ile może pacjent mieć, a Nikos do tej pory miał już 28. Buła jest po prostu wielka, wielka. Cały ten parking, Boże, ile ja się tutaj wyczekałam. Tutaj były chaszcze, tu były drzewa, drzewka takie i chaszcze były. Widzę, że to wszystko wykarczowano i czyżby tutaj też robić będą parking? To jest tyle miejsc, tu jest tyle parkingów do tego szpitala. Ja się dziwię. Czy faktycznie tu będą robić parking? Miasto Janyna widać w oddali. O, ładnie. Ładny dzień. Mimo, że jest 34 stopnie, to są chmurki takie. Jest wiaterek lekki. Jest przyjemnie. Opuszczamy miejsce parkingowe szpitalne i jedziemy na zakupy. To jest za 10 druga. Trochę nam się przedłużyło. Tiki też, to pędro. Nenechi fruta. Xeramena wlepo. On patrzy na tą figę. Ale widzę, że są uschnięte te figi. No, trochę mu się przedłużyło. Jest za 10 druga, a zazwyczaj godzinę go trzymali, a na wlewie, a teraz był dłużej. 1,5 godziny, nie? Idziemy na zakupy. Jeszcze apteka po drodze. Zahaczamy o aptekę jeszcze. Dostał nowe lekarstwa do kolekcji, kurde, cukierków. Nowe dostał, których jeszcze nie brał. Czas zatankować jest za 1,69, a diesel 1,43. Tam są ceny. Nie wiem, czy widać na wideo. Przynajmniej w środku się trochę schłodzę. Tak mi jest gorąco. Auto nie ma klimatyzacji.
czekałam tak długo, kurde, na tym parkingu. Tam tak gorąco było. Opuncja figowa w Lidlu, moi drodzy, cena jest taka 3 euro za kilogram, a w Grecji pełna jej rośnie na każdym kroku. A figa, patrzcie po ile? 6,69 euro, a u nas tyle fig na działce. Krótki postój u siostry. I zaraz do domu wracamy. A któż to przyszedł mi pod nogi? A któż to przyszedł mi? Chodź, 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 chodź. Króliku. Nie wiem, jak się nazywa, zapomniałam. Chodź. Psi, 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 psi. Idzie, 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 idzie. Chodź do mnie. Hej. Hejo. Ale mięciutki. Ale mięciutki. Jak zabawkowy. Szybki jest. Ta siostra mówiła, że tutaj pozostawiała stół, bo on właził na ten murek i później przechodził na dach. I raz jej wlazł na dach i wszedł do rury. I nie mogli go wyciągnąć. Dlatego stół zastawia, żeby nie wchodził na ten murek. Tam skrzynkami zastawiła. On taki bystry, że tam przełaził. Sobie skakał. Jest godzina 6, żeśmy przyjechali. Dopiero o tej porze, a o 7 żeśmy wyjechali. Żeśmy tam u siorki trochę jego siedzieli. Z nią pogadałam. Mimo że 34 stopnie, dzisiaj to było takie jakieś odczuwalne jakby więcej. I tak kurde, ta droga, te serpentyny też tak go z paniami ten wzięły. Nikos je zupę. Mięsień już nie chce jeść, a byłam głodna wcześniej. Zaraz trzeba koty nakarmić, te kury i psy na wieczór, za godzinę, znacie, o 7. Ja już dzisiaj nic nie robię, będę montować. Ten po wlewach trochę dostał sił. No i co? No i to, i takie życie na wsi. Jak się ma zwierzęta, to i tak nie ma zwierząt, tylko kury, no psy i koty. Ale jak się ma zwierzęta, to no nie można się ruszyć, nie można nigdzie dalej wyjechać, jak nie masz drugiej osoby, która dopilnuje tego, nie? Moja alergia przeszła, w sensie, że sprzątałam w maseczce sprzątałam i nie za dużo. Jak już czułam, że mnie łapie, zatyka mi się nos i trudno mi się oddycha, to po prostu przestawałam i szłam na spacer, żeby podychać świeżym powietrzem, bo tutaj kurz jest, te zwierzęta, wiecie, wszystko razem. Więc szłam sobie na spacer i sobie dawałam spokój. No i tak. Został mi jeszcze najbardziej brudny pokój, to jego biuro. Brudny w sensie, że tam jest dużo kurzu, nie? To jego sobie też wezmę tak na dwa razy. Nie będę się męczyć, nie będę sobie zdrowia psuła tym, żeby wszystko na hura zrobić, tak jak kiedyś to robiłam, nie? Przyjeżdżałam i na hura za jeden dzień, w ciągu jednego dnia chciałam zrobić wszystko naraz. No, ale się tak nie da niestety. Za dużo pracy. Za dużo sprzątania. A te dwa drzewa to są drzewa migdałowe. Tam szwagier zbiera migdały. Spadają. Może poszukam też. Tak wyglądają. Trzeba je rozwalić i w środku będą. Tak są w łupince na drzewie. Trzeba to wyciągnąć i jeszcze ze środka wyciągnąć. Najlepiej kamieniem rozwalić. Wiesz. Ja na Dixo poszli na mesa, to fruto. Tak w środku wygląda, proszę Państwa. O.
I to już jest surowy migdał. Czyli nawet imuna to fało? Nie. Próbuję. Ale pycha. Świeżutkie migdały. Zobaczcie, co psy przyniosły. Od krowy, nie? Od tego sąsiada z boku, co zabija te krowy na mięsa. Róg. Krowi. Nazbierałam taką garść, ale idę po wiadereczko i nazbieram sobie i będę miała do Aten. Nazbieram całą siatkę. Będę miała. Wiecie, migdały drogie, nie? I w piekarniku sobie w Atenach je usmażę i będą do owsianki na przykład na śniadanie albo do ciast. Czasami kawka przy pomniku samego rana, a teraz pod wieczór kawka nie, tylko piwko przy pomniku. Z tego plastiku piję, ponieważ to jest ten shaker, nie? To ma kapaki, znacie ten pokrywkę i nie lecą muchy, no bo tutaj wszędzie są kurde muchy. Obojętnie co pijecie, czy to jest piwo, czy to jest woda, czy to jest mleko, czy to jest herbata, to lecą te pieruńskie muchy. I muszę mieć właśnie ten zamykane. Boże, jak ja wyglądam. Wyglądam jak przeciąg. Dzisiejszy dzień mnie wymęczył psychicznie bardzo. Jestem osobą, która jest pozytywnie nastawiona do życia i z samego rana ładuję się. Mam pozytywne flow, ale dzisiejsze przebywanie wśród chorych, no niestety, dlatego stamtąd poszłam, wiecie co, bo jak ja widziałam te chore osoby, tyle ludzi chorych na raka, tyle cierpienia i czuć tą energię, te wibracje, te niskie wibracje tam w tym szpitalu. Musiałam wyjść. Nikos poszedł na wlewy, a ja wyszłam, poszłam do samochodu, widzieliście. Bo no po prostu nie dało się tam wysiedzieć. Trzeba mieć naprawdę psychę twardą. Wiecie co, może dlatego, że my nie jesteśmy już razem, to jak jest po polsku psychremia? Ja mam zachowaną zimną krew. O, tak, tak mogę powiedzieć, zimna krew. Nie mogę mu pokazać na przykład Nikosowi teraz, że się strasznie zamartwiam i zacznę na przykład płakać, jak jego siostra to ciągle robi, bo to mu nie pomoże na pewno, a zaszkodzi. Więc muszę być twarda i ciągle go nastawiać pozytywnie. Tak? Tak dzisiaj z tą siostrą, jak rozmawiałam, ciągle o tej chorobie, to, i że on ciągle o tym, ja mówię, on nie może ciągle gadać o chorobie, no bo wiecie co? Temu się daje energię. Jak dajesz czemuś energię, no to ciągle to masz. Ja mówię, właśnie nie, on powinien też myśleć troszeczkę o innych rzeczach. Ja go trochę, wiecie, to, że przyjechałam, to ma inne troszeczkę myślenie teraz, tak? Jest, a tu mi kury pokazywał, a tu okolice, a tu znowu pojechaliśmy na te oliwki jego, po te pomidory żeśmy pojechali. Ciągle coś, że jego myśli odchodzą od tej choroby, od tych czarnych myśli i że do piachu pójdzie, bo on ciągle mówi, że do piachu pójdzie, już niedługo. I te myśli, wiecie co, inne ma myśli, nie? I to dobrze mu robi, jak on myśli o czymś innym, bo daje uwagę innym rzeczom. I nie jest ciągle, nie zamartwia się ciągle o, nie myśli ciągle o swojej chorobie. Nie można cały czas siedzieć. Ja wiem, że on cierpi, tak? Ale jeżeli jeżeli o czymś ciągle myślicie, to temu dajecie uwagę. No niestety tak jest. Nawet w Biblii jest napisane i otrzymałem to, czego się lękał, tak? Czyli jeżeli czegoś się boicie i ciągle o czymś myślicie, o tym, czego się boicie, dajecie temu uwagę i to w końcu się stanie. No niestety tak jest. Cóż mogę powiedzieć? Życzę mu bardzo dużo zdrowia, żeby wyzdrowiał w końcu. To, że my żeśmy się rozstali tam 3-4 lata temu, to nie znaczy, że nie mamy utrzymywać kontaktu, tak? Tym bardziej, że mamy wspólnego syna. No, ja w ogóle taki charakter mam, że
Nawet z moimi byłymi chłopakami, jak się rozstałam, to zawsze w zgodzie się rozstawałam. I później jakiś kontakt tam żeśmy utrzymywali. W sensie, wiecie, no taki kontakt, no, że pogadam, tak? Nie, że jesteśmy obrażeni i pozabijani. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby właśnie pamiętać dobre chwile, a gdzieś te urazy i złe chwile, nie żeby, wiecie, zakopać pod dywan, czy gdzieś głęboko w podświadomość. Nie, nie, nie. To trzeba być świadomym tego, co się stało i po prostu wybaczyć. I zapomnieć te. Zapomnieć w sensie, że zostało wybaczone i zapomniane, tak? Poszło wek. To jest historia. Co było i nie jest, nie pisze się w rejestr, tak? Wtedy macie spokojną głowę, nie czujecie urazy do nikogo. Nie wiem, tak nagrywam i gadam do tej kamery. Nie wiem, czy to wrzucę. Takie moje różne rozkminy na temat życia. Czy to ma w ogóle ręce i nogi, nie wiem. Zobaczę podczas montażu. Fakt faktem... chciałabym, żeby Nikos wyzdrowiał. Żeby było tak jak kiedyś, w sensie z jego zdrowiem. Bo naprawdę to, co on przeżywa, to nie życzę najgorszemu wrogowi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam słonecznie. Cześć! A heart's beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.